Szanowni Państwo, kolejny wykład w łomżyńskim oddziale Civitas Christiana poświęcony był postaci Sofii Kasanowy-Lutosławskiej. Jest to postać być może nieznana szerszemu ogółowi współczesnych Polaków, ale nad wyraz warta jest przypomnienia. W latach 30. była to pisarka i poetka typowana do Nagrody Nobla, a więc była ceniona w kręgach elity kulturalnej ówczesnej Europy i szerzej całego świata. Była to żona polskiego filozofa, wykładowcy m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Wilnie, uczelni w europejskich w Fryburgu, Londynie czy Kazaniu, profesora Wincentego Lutosławskiego. Poznali się w Madrycie, była to miłość od pierwszego wejrzenia, mieli trzy córki, ona przybyła z nim do Polski i stała się niejako Polką z wyboru. Pokochała naszą ojczyznę, widząc wspólne cechy między Hiszpanami i Polakami, takie cechy jak umiłowanie honoru, wolności i przede wszystkim umiłowanie wiary, katolicyzmu. I Hiszpania, i Polska były to kraje katolickie, więc Sofia w polskiej kulturze wyrosłej na gruncie chrześcijańskim czuła się doskonale. Była to autorka poezji cenionych przede wszystkim w Hiszpanii. Część z tych wierszy przetłumaczono na język polski. Była osobliwą intelektualistką, autorką powieści, w których potrafiła także wpleść wątki polskie. Niektóre postaci odnoszą się do na przykład wybitnych postaci ówczesnego świata kulturalnego Polski. Ale także zasłynęła jako autorka reportaży z Polski i Europy Wschodniej, drukowanych w madryckim piśmie ABC, jednym z najważniejszych pism hiszpańskich. Tam przybliżała Hiszpanom polską kulturę i także życie Europy Wschodniej. Opisywała rewolucję rosyjską w roku 1917, albowiem przebywała wówczas w Moskwie i w Petersburgu. Widziała przewrót bolszewicki na własne oczy, a nawet nie zawahała się iść do jaskini Lwa i przeprowadzić wywiadu z Trockim, który ukazał się w Hiszpanii. Opisywała tragizm I wojny światowej, aspiracje Polaków do niepodległości, przeprowadziła wywiad z Józefem Piłsudskim. Potem także opisywała Polskę dwudziestolecia międzywojennego. Była zatem postacią zasłużoną dla promowania polskiej kultury i informowania Europy o tym, że na wschodzie Europy istnieje naród, który zasługuje na wolność. A także już po odzyskaniu tej niepodległości naród, który ma ważne miejsce i w europejskiej kulturze, który wydał ze swoich szeregów wielu wybitnych twórców kultury. I jeżeli chodzi właśnie o to przybliżanie polskiej kultury Hiszpanom, to takim punktem niezwykle istotnym w jej biografii było przetłumaczenie najsłynniejszej powieści Henryka Sienkiewicza na język hiszpański, a mowa o Quo Vadis.